Witam w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim na zajęciach kulinarnych oraz pogadance na temat dawnych tradycyjnych potraw występujących na terenie naszej gminy. Chciałam przedstawić, ze mną jest Halinka Melaniuk, Tereska Matusiewicz, które wspólnie ze mną przygotowały bardzo dużo przez tyle lat pracy potraw. One należą właśnie do Klubu Twórców Rękodzieła Artystycznego. Chciałam powiedzieć trochę na temat właśnie dawnej tu trochę kultury. Nasze ziemie, tutaj tereny zamieszkiwały różne narodowości. Byli to przede wszystkim Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, Litwini oraz Polacy. Był to tygiel różnych kultur, które się ze sobą mieszały. Była to ludność, która miała potrawy ubogie, skromne, tak jak skromnie również żyła. Żyło się właśnie i do kiedyś i dzisiaj według czterech pór roku. Teraz mamy okres postu. W okresie postu były przestrzegane ściśle posty, ponieważ nie jadło się mięsa. Były główne potrawy, to były potrawy mączne, były to potrawy strączkowe, czyli groch, fasola, były również nabiał, były kiszone kapusty, ogórki, były ziemniaki. I jak się właśnie kończył taki post, to już się zaczynał przednówek. W okresie przednówku kończyły się zapasy. Ludzie odżywiali się dużo skromniej, wyglądali lata, kiedy właśnie będą już pierwsze owoce, pierwsze warzywa, na przykład szczypior czy szczaw do zupy urósł. Z wyhodowanych owoców ludzie, mieszkańcy robili powidła, kompoty, soki. Część z części na przykład jabłek czy gruszek robili susz, który wykorzystywali w okresie zimowym na susz do kompotów, tak zwanych gruszczanek. I potem po tym okresie zaczynały się grzyby, zbierali grzyby, suszyli, marynowali w kamiennych garkach czy słoikach. Potem zbierano zioła też, żeby wykorzystać te zioła do przygotowywania napoju, do ziołolecznictwa. Były to zioła, które zbierali mieszkańcy, to był rumianek, lipa, pokrzywa właśnie, dziurawiec, tak, piołun, mięta. Także ludzie wtedy właśnie dużo właśnie leczyli się i korzystali z ziół. Takim podstawowym produktem w żywieniu to było mleko. Jak była krowa, no to było bardzo dobrze w gospodarstwie. Mleko, jakby z mleka była śmietana, było swojskie masło, było siadłe. Ja tu gadu, a tu czas zacząć robić tą potrawę. Także Halinka zaczyna tutaj mieszać, sypie wszystkie składniki. Tereska będzie ubierać jabłko. Chcemy przygotować janowskie racuchy z jabłkami, które robimy bardzo często. Kiedyś się robiło i dzisiaj robimy. Mamy te receptury od swoich babci. Halinka tutaj wszystkie będzie mieszać składniki. Mamy przygotowane tutaj do tego przepisu mąki pół kilograma, łyżeczkę czubatą sody, siadłe mleko pół litra, dwa jajka i odrobinę soli. No i oczywiście olej do smażenia. Dwa jabłka. Pokroić w drobną kostkę. Tereska tu będzie ubierać jabłka. Część już mamy przygotowane. Zaraz tutaj wymiesza. Nie dajemy w ogóle do tego cukru, tylko jak usmażymy, to posypujemy pudrem z wanilią. Tak, jeszcze troszeczkę. Tak, pomalutku, nie śpieszymy się. Dosypać jeszcze mąki, tak, dobrze, sztuka, żeby dobrze wymieszać, dokładnie, żeby nie było grudek mąki. I ja tu jeszcze chciałam dołączyć właśnie, jeszcze dopowiedzieć, że właśnie kiedyś główną potrawą to były potrawy mączne. I tak może jest i u nas do dzisiaj. Z mąki to były takie potrawy jak zacierki, makarony, naleśniki, parowańce. Tu właśnie mamy przygotowane same i bez te takie dawniej to mówili wareniki.
tak zwane. Tak. I takie placki, podpłomyki, które się piekło na blaszce, w tym na płycie kuchni węglowej. Również były bułki, bułki kiedyś i chleb na zakwasie, piekło się w piecach kaflowych. Jak się musiał roszczyn rosnąć 3 dni, jak się wyjęło taki chleb taki z pieca kaflowego, to zapach się rozchodził po całym obejściu. I jadło się potem cały tydzień, jak żeśmy biegali jako dzieci z tym chlebem, kromkę chleba polało się wodą, posypało się odrobiną cukru, no to tak człowiek był już przeszczęśliwy, że to takie było pyszne jedzenie, albo świeży, jak zjadło się haraszka. Następną potrawą, która była taka obecna w naszych tutaj stronach, to były potrawy z grochu, fasoli, z saczewicy, też dużo się uprawiało saczewicy. Również kiszone były przede wszystkim ogórki i kapusty. Kisiło się tego dużo w garkach kamiennych, w beczkach drewnianych. To był zapas na cały rok, taka beczka, nawet 2 się robiło. Następnie taką potrawą to były no też napoje, jak mówiłam, z ziół, ale też były robione kwaski, podpiwki, które robiło się też od święta. Dzisiaj tutaj przygotowaliśmy napój z mięty z miodem. Też taki dawny przepis, orzeźwiający na lata. Również taką potrawą to były u nas przede wszystkim ziemniak królował w kuchni. Niektórzy to jedli po 3 razy dziennie, bo jak było biednie, no to jak na obiad mama nagotowała ziemniaków z chłodnikiem i z okrasą, na przykład z okrasą ze skwarek czy z lnu siemienia lnianego posypanych koperkiem, to na wieczór były te same ziemniaki przysmażone w plasterki w patelni, a na rano jak zostało, to jeszcze dodało się garść mąki pszennej, to były kopytka albo placki. Właśnie takie z ziemniaków. No i do dzisiaj tak zostało, że mamy tych ziemniaczanych potraw bardzo dużo, między innymi taki tartun, tak zwana babka ziemniaczana, placki ziemniaczane, kiszka ziemniaczana, pyzy, wołochacze, to z takiego surowego ciasta ziemniaczanego, te kopytka, kluski wszelkiego rodzaju, tak. No, ale specjalnością naszego regionu to są pierogi. To jest najwięcej tego, to każda rodzina to robi. I bardzo często pierogi wszelkiego rodzaju z przeróżnym nadzieniem. Pierogi z serem, z owocami, pierogi janowskie z biedą, z saczewicą, z mięsem, z grzybami, z kiszoną kapustą, z kaszą, z twarogiem, przeróżne. Dobrze, może jeszcze z łyżkę tych jabłek, żeby nam nie zostało. My też przestrzegamy dawnych tradycji. Na przykład jak jest Wigilia, to obowiązkowo musi być na stole 12 potraw postnych. Jak są zapusty, no to też robimy, muszą być, robimy pączki, robimy chrusty, nawet i tutaj, słucham? Różyczki, tak? Właśnie takie te tradycyjne potrawy. Miałyśmy te przepisy od swoich babć, swoich mam, a teraz my też jesteśmy babciami, też uczymy młode pokolenie, przekazujemy swoją wiedzę. Niektóre przepisy żeśmy tam może trochę zmodyfikowały, ale praktycznie to wszystko jest to samo, co kiedyś było. Trzeba dobrze podpiąć, żeby były takie dobrze rumiane. Wtedy się jabłka puszczają kwas i po prostu ciasto się musi dłużej piec. Także lepiej jest je piec na wolniejszym ogniu i dłużej, to wtedy to ciepło do środka przechodzi i lepiej się spiekają. Bardzo nas cieszy też to, że w naszych stronach bardzo dużo młodych pań piecze swojski chleb na zakwasie. Niektórzy na drożdżach, ale pieczemy swoje chleby i to bardzo dużo. Robimy też wędliny swojskie według dawnych, starych receptur. Są masaże, którzy robili ich dziadkowie, tatusiowie, teraz robią synowie te wędliny.
To mają właśnie przepyszny smalec, słoniny w przyprawach, wędliny te szynki dymione, wędzone, przeróżne smaki, galarety te dawne, podroby, kaszaneczka jak zrobiona własnoręcznie, to jest przepyszna, czy pasztety. My te wszystkie potrawy, które wykonujemy, tradycyjne, to często właśnie można u nas kupić i na bazarze, i na naszych festynach, na naszych targach, na plich targach, na kiermaszach. Także mają możliwość gospodarze sprzedaży tych produktów. A zresztą często właśnie jak i robią w domu, to i klienci znajdą w domu, zajadą i osobiście odbierają i mogą podejrzeć produkcję takich potraw czy wędlin. My tu na ziemi janowskiej mamy bogatą ofertę potraw tradycyjnych. Także zapraszamy wszystkich turystów tutaj w nasze tereny do odwiedzenia, do skosztowania smaków osobiście w gospodarstwach agroturystycznych, w pensjonatach, w hotelach. Mamy dużo imprez w Domu Kultury, także będzie nam miło, jeśli goście zechcą nas odwiedzić. Proszę Państwa, prowadzimy również punkt informacji turystycznej i zwracam się tu głównie do turystów, ponieważ Państwo przyjeżdżają do naszej przepięknej miejscowości, do Janowa Podlaskiego i chcą jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zaznać przyjemności, skorzystać z naszych walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych. Posiłkujemy się zarówno materiałami, które przekazuje nam Urząd Marszałkowski, Departament Promocji Sportu i Turystyki. I tutaj dziękuję bardzo serdecznie pracownikom, przemiłym osobom, które bardzo chętnie z nami współpracują, wspomagają nas materiałami, które są bezpłatne i Państwo bezpłatnie je od nas również otrzymujecie. Jak również tworzymy własne materiały promocyjne, jak na przykład mapa gminy Janów Podlaski. Na pewno są to materiały, które w dużej mierze ułatwiają Państwu poruszanie się po naszej gminie, jak i doznanie niesamowitych wrażeń, które na długo pozostaną w Państwa wspomnieniach. Mam nadzieję, że będziecie Państwo wracać do Janowa jak najczęściej. Nasz punkt informacji turystycznej mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i obsługujemy turystów od godziny 9 do godziny 15. Na pewno zostaną kompetentnie potraktowani przez wszystkich pracowników.